Dlaczego wszyscy lubią interakcje z wyrozumiałymi osobami? Czy rozsądne i uprzejme osoby są jednocześnie dobrymi ludźmi? Czy ci, których uważamy za dobrych ludzi, naprawdę są dobrzy? Jak Bóg decyduje, czy ktoś jest dobry czy zły? Obejrzyj to świadectwo, a dowiesz się, kim naprawdę jest dobry człowiek. Od dziecka rodzice uczyli mnie bycia uczciwą, rozsądną i uprzejmą, wyrozumiałą wobec problemów innych oraz by nie dzielić włosa na czworo. Mówili, że taki jest dobry człowiek i tak można zasłużyć sobie na szacunek. Ja też myślałam, że tak trzeba, i często starałam się okazywać ludziom współczucie i uprzejmość. Mm -hmm. Nigdy nie wdawałam się w konflikty z rodziną i innymi mieszkańcami wsi dbałam o to jak postrzegają mnie inni inni mieszkańcy często mnie chwalili mówili że jestem bardzo wyrozumiała nie sprzeczałam się z tymi którzy mnie obrażali uh -huh. bardzo mnie cieszyły takie pochwały uważałam że zawsze powinnam być przyjazna i wyrozumiała nawet gdy ktoś się myli Byłam przekonana, że to świadczy o dobroci człowieka. Tak też postępowałam, kiedy zostałam wyznawczynią. Pod koniec 2021 roku zostałam diakonką i zaczęłam głosić Ewangelię wraz z innymi. Brat Kevin pochodził z tej samej wsi, co ja. Miał charakter i prowadził jasne omówienia podczas dzielenia się Ewangelią. Używał przykładów. By poszukujący mogli zrozumieć prawdę. Odkryłam, że jest trochę arogancki i nie przyjmuje rad od innych. Często w swojej pracy nie przestrzegał zasad, nie wysławiał Boga i nie dawał świadectwa. Tylko wciąż się chwalił, ile osób nawrócił. Bracia i siostry lubili go słuchać i schlebiali mu. Raz potencjalny odbiorca ewangelii pochwalił go za charakter i jakość kazań. Zauważyłam, że wywyższał się i trochę się popisywał. Dzieląc się ewangelią nie skupiał się na dawaniu świadectwa o dziele Boga w dniach ostatecznych. Chciałam wspomnieć o tym Kevinowi, ale po namyśle postanowiłam jeszcze trochę zaczekać. Chciałam, żeby wiedział, że jestem uprzejmą i rozsądną osobą, która nie zwraca uwagi na każdy drobny problem. Chciałam dodać mu otuchy i pomóc mu. Później nasza liderka zaczęła nam wysyłać zasady dzielenia się Ewangelią, a ja pośrednio nawiązywałam do kwestii związanych z zachowaniem Kevina. Miałam nadzieję, że dostrzeże w tym omówieniu własne problemy. Zmienił swoje zachowanie? Nie. Potem znów chciałam poruszyć tę kwestię, ale ponieważ brat był dość arogancki, bałam się, że nie posłucha mojej rady. Mógłby pomyśleć, że jestem nieuprzejma albo nierozsądna. Bałam się, że źle to odbierze. W razie impasu w naszej relacji i braku współpracy. Mój dobry wizerunek ległby w gruzach. Na tę myśl po prostu ugryzłam się w język. Chęć ochrony własnego wizerunku utrudnia praktykowanie prawdy. Aha. Tak. Źle się z tym wtedy poczułam, więc zwróciłam się do Boga, by dał mi siłę do praktykowania prawdy. Później poszliśmy do wsi z braćmi i siostrami, by głosić Ewangelię. Kevin popisywał się w trakcie rozmowy, mówiąc, że nie troszczy się o pieniądze i ciężko pracuje dla Boga. Nie skupiał się na omawianiu prawdy. W drodze do domu zebrałam się i mu wspomniałam, że w trakcie kazań i świadectw nie przestrzega zasad, że musi skupić się na omawianiu prawdy i sprowadzaniu ludzi do Boga. Zanim zdążyłam skończyć, odpowiedział mi, że jego omówieniom niczego nie brakuje i że przesadzam. Bałam się, że zranię jego dumę, jeśli powiem coś więcej. Martwiłam się, że będzie źle mnie postrzegał, co zniszczy mój wizerunek, więc już nic nie powiedziałam. Uznałam, że to wystarczy i że on stopniowo sam do tego dojdzie. Później dowiedziałam się, że choć głosiliśmy Ewangelię, nie mieliśmy dobrych wyników. Mieszkańcy wsi byli zainteresowani, ale po kilku spotkaniach z Kevinem wciąż nic nie rozumieli. Wcześniej nasłuchali się plotek i pojęć i nie chcieli już się tym zajmować. Niektórzy z tych ludzi bardzo szanowali Kevina i chcieli słuchać jego omówień, ale nie chcieli słuchać omówień innych osób. Zrobiło mi się przykro. Słysząc to poczułam się winna. Te problemy miały dużo wspólnego z Kevinem. Gdybym wcześniej wspomniała o jego problemach, może by coś zmienił z pożytkiem dla naszej pracy ewangelizacyjnej. Gdy potem chciałam o tym porozmawiać, znów się bałam o nasze relacje i byłam rozdarta. Postanowiłam poprosić naszą liderkę o rozmowę z nim. Wtedy nasza współpraca i nasze dobre relacje by nie ucierpiały. Porozmawiałam z naszą liderką o Kevinie. Znalazła właściwe słowa Boże i kazała nam je przeczytać. Mm -hmm. Zdawało się, że Kevin trochę się zmienił, dlatego odpuściłam mu. Raz wspomniałam o tej sprawie innej siostrze, która powiedziała, że zawsze bronię swoich relacji z innymi, a to znak, że chce zadowalać ludzi. Ona miała rację. Ale wtedy tak tego nie widziałam. Nie uważałam, że jestem pochlebczynią, bo pochlebcy zwykle są przebiegli, a ja nigdy nie byłam przebiegła, więc jak mogłam być jedną z nich? Wtedy nie chciałam przyjąć uwagi tej siostry, ale wiedziałam też, że mogę się z jej słów czegoś nauczyć. Tak. Mm -hmm. Modliłam się do Boga, prosząc go o pomoc w poznaniu siebie. Mm -hmm. Później przeczytałam w słowach Boga. Traktowanie ludzi musi być oparte na słowach Boga? To podstawowa zasada postępowania. Jak ludzie mogą praktykować prawdę, nie rozumiejąc tych zasad? Praktykowanie prawdy to nie czcze słowa i puste frazesy. Bez względu na to, z czym można zetknąć się w życiu, póki dotyczy to zasad postępowania, perspektywy w postrzeganiu wydarzeń, kwestii wypełniania obowiązku, ludzie stają przed dokonaniem wyboru i powinni szukać prawdy. Powinni szukać w słowach Boga podstawy i zasady, a także ścieżki praktyki. Ci, którzy mogą tak praktykować, to ci, którzy dążą do prawdy. Umieć tak dążyć do prawdy, bez względu na trudności, to iść drogą Piotra i drogą dążenia do prawdy. Na przykład: Jaką zasadą należy się kierować w kontaktach z innymi ludźmi? Wcześniej uważałeś, by nikogo nie urazić, chciałeś utrzymać pokój i by nikt nie stracił twarzy by wszyscy mogli się dogadać. Gdy przez swój punkt widzenia widzisz, że ktoś popełnia błąd, albo robi coś wbrew zasadom, wolisz raczej to tolerować, niż wspomnieć o tym tej osobie. Będąc ograniczonym przez swój punkt widzenia, nie chcesz nikogo obrazić, bez względu na to, z kim się zadajesz, myśląc o zachowaniu twarzy, o emocjach czy narosłych przez lata uczuciach, Będziesz mówić miłe rzeczy, by kogoś uszczęśliwić. Jeśli widzisz coś niewłaściwego, też jesteś tolerancyjny. Prywatnie dasz upust, rzucisz ostre słowa, ale nie powiesz nic wprost, żeby nie narażać relacji. Co można o tym myśleć? Tak robi potakiwacz? Czy nie jest to przebiegłe? Narusza to zasady postępowania. Czy godzi się postępować w taki sposób? Ci, którzy tak postępują, nie są dobrzy ani szlachetni. Bez względu na ogrom cierpień czy cenę, jaką musiałeś zapłacić, jeśli w swoim zachowaniu nie masz zasad, to już poniosłeś porażkę. Nie zyskasz pochwały Boga, nie będziesz przez niego zapamiętany ani go nie zadowolisz. Amen. Amen. Słowa Boga są tak jasne. To prawda. Praktykowanie prawdy to nie puste słowa. Trzeba postępować według słów Boga. Amen. Zastanowiłam się nad sobą. Nie uważałam, że chcę zadowalać ludzi, a tak właśnie robiłam. Widziałam, jak bardzo popisuje się Kevin podczas głoszenia Ewangelii i że powinnam o tym wspomnieć, by mógł poznać siebie i pracować zgodnie z zasadami ale bałam się, że to popsuje naszą relację. W trosce o jego uczucia nie powiedziałam nic. Chciałam go nawet zachęcić, żeby pomyślał, jaką jestem dobrą osobą i żeby miał o mnie dobre zdanie. Ale wiedziałam, że współpracując z braćmi i siostrami, trzeba zgłaszać problemy, naprawiać słabości innych i wspólnie podtrzymywać dzieło kościoła. A ja nie praktykowałam prawdy, świadomie czyniłam źle. W rezultacie Kevin nie dostrzegł swoich problemów i dalej się popisywał w trakcie głoszenia Ewangelii, nie omawiał prawdy. Pojęcia religijne osób szukających prawdziwej drogi nie zostały wykorzenione, a niektórzy wskutek różnych przeszkód nie przychodzili na spotkania. To miało wpływ na naszą pracę i czułam się winna ale bałam się, że mówiąc wprost, zrażę go do siebie i popsuję naszą relację. Dlatego sprytnie poprosiłam naszą liderkę o rozmowę z nim, żeby samej go nie urazić. Chroniłam moje relacje z innymi i chołubiłam ich w pracy, ale nie działałam w interesie kościoła, nie postępowałam słusznie, bo nie przestrzegałam zasad, w ogóle nie praktykowałam prawdy. Czy nie tak postępuje pochlebca? Potem przeczytałam słowa Boże o Antychrystach. Na pozór słowa Antychrystów wydają się wyjątkowo miłe i kulturalne. Jeśli ktoś łamie zasady, jest wścibski i zakłóca sprawy Kościoła, Antychryst nie obnaża go ani nie krytykuje, lecz przymyka oko. By ludzie uznali go za wielkodusznego we wszystkim. Każdy przejaw zepsucia i zły uczynek innych spotyka się z jego tolerancją. Antychryści nie złoszczą się, nie wpadają we wściekłość, nie okazują niezadowolenia i nie obwiniają ludzi, gdy ci szkodzą interesom domu Boga. Bez względu na to, kto zakłóca pracę Kościoła, nie zwracają na to uwagi, jakby ich to nie dotyczyło. I nikogo z tego powodu nie obrażają. O co troszczą się antychryści? O to ilu ludzi odnosi się do nich z szacunkiem, ilu widzi ich cierpienie i podziwia ich za nie. Antychryści uważają, że nie należy cierpieć za darmo. Jakiekolwiek trudności znoszą, jakiekolwiek dobre uczynki wykonują, jakkolwiek są wobec innych troskliwi i kochający, wszystko to musi dziać się na oczach innych, by jak najwięcej ludzi to widziało. A jaki jest cel takiego działania? Zawojować ludzi, sprawić, by jak najwięcej osób czuło podziw. I aprobatę dla ich działań, a także dla ich zachowania oraz ich charakteru. Amen. Amen. Po przeczytaniu tych słów poczułam się winna, jakby Bóg stanął przede mną i obnażył mnie. Zrozumiałam, że zawsze starałam się okazywać innym ludziom dobro i współczucie. Poczułam, że dzięki temu inni będą mnie chwalić i lubić, że będę szanowana. Tak samo postępowałam pracując z innymi braćmi i siostrami. Nie mówiłam otwarcie o problemach Kevina. Bałam się, że zniszczę mu reputację i naszą relację, a tak naprawdę chroniłam własne dobre imię i swój status. Byłam powierzchownie miła, żeby się ukryć i sprawiać wrażenie dobrej, by inni o mnie myśleli, że jestem tolerancyjną, uprzejmą i ciepłą osobą. Ale nie przejmowałam się tym, że narażam dzieło kościoła oraz życie braci i sióstr. Wtedy zrozumiałam, jaka byłam przebiegła. Sprawiałam wrażenie dobrej osoby, która nikogo nie obraża. Ale za moimi czynami stały nikczemne motywy. Oszukiwałam ludzi i okłamywałam Boga. Pojęłam, że mam usposobienie antychrysta. Dbałam o własny wizerunek i status kosztem dzieła Kościoła. Podążanie tą drogą było ryzykowne i bardzo niebezpieczne. Oddalałabym się od Boga, aż On by mnie odtrącił. Prawda? Tak. Gardziłam sobą za to i bardzo się martwiłam. Czułam się niespokojna. Zmówiłam modlitwę. Boże, ukrywam się i udaję dobrą. Buduję pozytywny wizerunek, ale już nie chcę iść tą drogą. Pokieruj mną, bym odrzuciła swoje zepsucie. Dzięki Bogu, bez objawienia słów Boga trudno by nam było poznać siebie. <laughs> tak. Tak, ja też taka byłam. Ale dzięki spotkaniom pojęłam, że za moim współczuciem kryją się nikczemne motywy. Mm -hmm. Chciałam chronić reputację i status. To prawda. Potem przeczytałam słowa Boga. Ludzie sądzą innych ludzi w oparciu o zachowanie. Ci, których zachowanie jest dobre, są prawi, ci, których zachowanie jest złe, niegodziwi. Bóg osądza ludzi w oparciu o to, czy ich istota jest mu poddana, czy nie. Kto jest poddany Bogu, jest prawy, a kto nie, jest wrogiem i niegodziwcem. Bez względu na zachowanie, czy sposób mówienia tej osoby. Może przez te wszystkie lata wiary w Boga nigdy nikogo nie przekląłeś ani nie popełniłeś złego czynu. Jednak w twoim kontakcie z Chrystusem nie potrafisz mówić prawdy, działać uczciwie czy też przestrzegać słowa Chrystusa. Jeśli tak, to jesteś najbardziej podłą i złą osobą na świecie. Możesz zachowywać się wyjątkowo przyjaźnie i być oddany swoim krewnym, przyjaciołom, żonie lub mężowi, synom, córkom i rodzicom, a także nigdy nie wykorzystywać innych. Lecz jeśli nie jesteś zgodny z Chrystusem, nie potrafisz żyć z nim w harmonii, to nawet gdybyś się poświęcił i oddał wszystko bliźnim, lub opiekował się troskliwie ojcem, matką i członkami swojej rodziny, i tak twierdziłbym, że jesteś nikczemny i do tego pełnym przebiegłych sztuczek. Amen. Amen. Z tych słów Bożych zrozumiałam, że nasz standard postrzegania innych opiera się na ich zachowaniu. Dobrze postępujący są dobrzy, a źle postępujący są źli. Natomiast, Boży standard polega na tym, czy kroczy się drogą Boga, jaką się ma istotę i czy jest się posłusznym Bogu. Nie powinno to zależeć od tego, czy ktoś jest miły w zachowaniu. Tak. To objawienie słów Boga poruszyło mnie. Nawet kiedy byłam dzieckiem, nigdy się nie kłóciłam z rodziną czy innymi osobami. Gdy ktoś wszczynał kłótnie, ja próbowałam ich uspokajać. Mieszkańcy mojej wsi zawsze mnie chwalili. Też sądziłam, że dzięki temu zasłużyłam na miano dobrego człowieka. Jednak stało się dla mnie jasne, że niby nie czyniłam zła, ale nie byłam szczera w słowach i czynach. Widziałam, jak Kevin pracował wbrew zasadom i zawsze się popisywał, obniżając skuteczność naszej pracy. Ale by chronić wizerunek dobrej osoby, nie zgłosiłam tego, nie dbałam o interesy Kościoła i choć inni uważali mnie za dobrą osobę, w oczach Boga wciąż zaprzeczałam i jemu, i prawdzie. Wszystko co robiłam było złe. Tak. Ocenianie człowieczeństwa innych po ich zewnętrznym zachowaniu nie było słusznym podejściem. Tak. Niektórzy zdają się robić wiele miłych rzeczy ale potępiają słowa i dzieło Boże czynią zło. Kiedyś pracowałam z pewną siostrą. Według mnie nie dbała o to, czy miło wyraża się o innych, ale przyjmowała prawdę i wypełniała obowiązki zgodnie z zasadami. Mówiła, co musiała, gdy widziała, że inni nie działają w zgodzie z prawdą. Umiała wytknąć problem, miała poczucie sprawiedliwości. To pomogło mi w podjęciu decyzji, że nie będę kierować się moją błędną perspektywą, starając się wyjść na miłą osobę, lecz żyć zgodnie z prawdą słów Boga i starać się być dobrą osobą. Amen. Dzięki Bogu. Jak praktykowałaś i weszłaś w życie? Słowa Boga wskazały mi ścieżkę praktyki. Mhm. Bóg Wszechmogący mówi: Tym, do czego ludzie powinni dążyć najbardziej, jest uczynienie ze słów Boga swojego fundamentu, a z prawdy kryterium. Tylko wtedy będą mogli żyć w świetle, jak normalny człowiek. Jeśli chcesz żyć w świetle, powinieneś postępować zgodnie z prawdą. Jeśli masz być uczciwy, powinieneś wypowiadać uczciwe słowa. I robić uczciwe rzeczy. Podstawa Twojego postępowania musi być osadzona wyłącznie na zasadach prawdy. Kiedy ludzie tracą zasady prawdy i skupiają się tylko na dobrym zachowaniu, nieuchronnie prowadzi to do fałszerstw i udawania. Jeśli postępowaniu ludzi nie przyświeca zasada, to bez względu na to, jak dobre jest ich zachowanie, są hipokrytami, mogą przez jakiś czas zwodzić innych, ale nigdy nie będą godni zaufania. Tylko wtedy, gdy ludzie działają i postępują zgodnie ze słowami Boga, mają prawdziwe ugruntowanie. Jeśli nie postępują zgodnie ze słowami Boga i skupiają się tylko na udawaniu, że dobrze się zachowują, czy w rezultacie mogą stać się dobrymi ludźmi? Absolutnie nie. Dobre zachowanie nie może zmienić ludzkiej istoty. Tylko prawda i słowa Boga mogą zmienić usposobienie, myśli i opinie ludzi oraz stać się ich życiem. Czasami też konieczne jest bezpośrednie wytknięcie. I skrytykowanie niedociągnięć, braków i błędów innych. Przynosi to ludziom wielką korzyść. Jest to dla nich zarazem budujące, jak i realnie pomocne, czyż nie? Powiedzmy na przykład, że jesteś wyjątkowo uparty i arogancki. Nigdy nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale ktoś, kto Cię dobrze zna, mówi Ci wprost. O tym problemie. Myślisz sobie, czy jestem uparty? Czy jestem arogancki? Nikt inny nie odważył się mi tego powiedzieć, ale ta osoba mnie rozumie. To, że mógł powiedzieć coś takiego, sugeruje, że to rzeczywiście prawda. Muszę poświęcić trochę czasu na zastanowienie się nad tym. Następnie mówisz do tej osoby, Inni ludzie mówią mi tylko miłe rzeczy, wyśpiewują pieśni pochwalne na moją cześć. Nikt nigdy nie rozmawia ze mną szczerze, nikt nigdy nie wytknął mi tych braków i problemów. Tylko ty byłeś w stanie powiedzieć mi to wprost. To było takie wspaniałe i bardzo mi pomogło. To była szczera rozmowa, czyż nie? Stopniowo druga osoba. Przekazała ci to, co miała na myśli, swoje spostrzeżenia o tobie, a także własne doświadczenia, tego, że w tej kwestii miała pojęcia i wyobrażenia, negatywne podejście i słabość, a poprzez poszukiwanie prawdy zdołała od nich uciec. To jest szczera rozmowa, to jest zjednoczenie dusz. Jaka więc zasada powinna ostatecznie stać zamówieniem? Oto ona: Mów to, co masz w sercu mów o swoich prawdziwych przeżyciach i o tym, co naprawdę myślisz. Te słowa są najbardziej korzystne dla ludzi. Zaopatrują ich, pomagają im, są pozytywne. Odmawiaj wypowiadania tych fałszywych słów. Tych słów, które nie przynoszą ludziom korzyści ani nie budują ich. Dzięki temu nie wyrządzisz im krzywdy, ani nie sprawisz, że się potkną, pogrążą w zniechęceniu. Dzięki temu nie wywrzesz negatywnego wpływu. Musisz mówić rzeczy pozytywne. Musisz starać się pomagać ludziom jak tylko możesz, przynosić im korzyść. Zaopatrywać ich, wytwarzać w nich prawdziwą wiarę w Boga. Musisz też pozwolić, by Twoje doświadczenia związane ze słowami Boga i sposób w jaki rozwiązujesz problemy były dla ludzi pomocne i przynosiły im zysk, by ludzie byli w stanie zrozumieć drogę doświadczania dzieła Boga i wchodzenia w rzeczywistość prawdy pozwalając im wkroczyć w życie i wspomagając rozwój ich życia a to wszystko jest efektem tego że twoje słowa mają zasady i są budujące dla ludzi amen amen, amen. w słowach boga odkryłam zasady postępowania musimy być uczciwi zgodnie z jego słowami Widząc problemy innych, musimy je zgłaszać, żeby im pomóc. Musimy wspierać dzieło kościoła oraz pouczać innych. Właśnie. Tak. Chciałam od razu wdrożyć prawdę w życie i porozmawiać z Kevinem o jego problemach, by jak najszybciej poprawił swoją postawę wobec obowiązków i poznał swoje zepsute usposobienie i zaniedbania w pracy. Chciałam mu pomóc, mhm. tak. Potem znalazłam go, żeby omówić z nim te problemy. I wtedy znowu poczułam obawę o to, co on sobie o mnie pomyśli. Jednak przypomniałam sobie, jak moje niedawne zachowanie wpłynęło na naszą pracę i poczułam się winna. Wiedziałam, że Bóg uważnie patrzy na moje myśli i uczynki. I że muszę być uczciwa. Nie mogłam chronić swojego wizerunku, lekceważąc prawdę. Tak. Zdobyłam odwagę, by porzucić swoje zepsute usposobienie i porozmawiać z bratem o jego problemach. Ku mojemu zdziwieniu zaakceptował moje zdanie. Powiedział, że nie rozumiał niektórych zasad. Poprosił, bym w przyszłości mówiła mu o problemach, bo musimy sobie pomagać. Wspaniale dzięki Bogu. Ucieszyłam się, słysząc jego słowa, byłam wdzięczna Bogu. Czułam zakłopotanie i żal, że wcześniej nie zaczęłam wdrażać prawdy w życie. Gdybym wcześniej to poruszyła, moglibyśmy szybciej poprawić wyniki naszej pracy. I Kevin wcześniej zrozumiałby swoje zepsucie. Tak prawda. Wtedy naprawdę zrozumiałam, że praktykowanie prawdy jest korzystne dla nas, dla innych i dla naszej pracy. Gdy teraz widzę problemy braci i sióstr, sama aktywnie je zgłaszam, bo na tym polega praktykowanie prawdy mm -hmm. i niesienie pomocy innym. Doświadczyłam, że życie według wymagań Boga w zgodzie z zasadami prawdy to droga do bycia dobrą osobą. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu.